macie prawo legitymowania nas tylko dlatego, że pojawiliśmy się na rynku trzy osoby. Nie zagrażamy nikomu, niczemu. Jedyne, co nas łączy, to nie lubimy PiS-u, ale wy nie jesteście policją PiS-owską, tylko państwową. PiS-u, to nie jest państwo PiS-u, to jest nasze państwo. To nie jest policja PiS-owska, tylko państwowa. Para od nas. Mamy prawo wyrażać swoje poglądy. Mamy prawo protestować! Mamy prawo protestować! Z domu! Zostawcie nas w spokoju! My i tak będziemy wychodzili na ulicę. Tak! Nie zagrozicie nam! Nie będziemy się was bali! Nie boimy się was! Za chwilę idziemy do prokuratury złożyć zażalenie na pracę bydgoskiej policji. My stajemy po obu stronach. Wolni ludzie! Wolni ludzie! Wolni ludzie! Policja jest policją państwową, a nie pisowską. Roman już składa zażalenie na działania Policji Bydgoskiej. Będziemy składali te zażalenia za każdym razem, jak tylko będziemy spisywani niezgodnie z prawem. Mamy prawo do spacerowania, demonstrowania swoich poglądów politycznych, oczywiście robiąc to zgodnie z przepisami, zakazami tymi epidemiologicznymi. 2 metry od wolności, ale to nie ma sześć. Nasze stanowisko też było jasne i wyraźne. Ale koleżanka miała bardzo wyraźne i jakoś... Nic nie zrobiłam i to znaczy, że miała rację. Nic nie zrobiłam i nie poradzicie sobie. Nie poradzicie sobie. Nie poradzicie sobie. To wam się wydaje. 3 razy byłem wzywany niby do sądu i za każdym razem policja odpuszczała. No w tej sprawie spotkaliśmy się czy w jakiej? 3 razy. Nie. Bo nie wiem teraz w jakiej sprawie to zgromadzenie. Wie pan, to nie ma znaczenia, bo jest tu nas 20 parę osób, które było zagrożone sprawy sądowe i żadna z nich nie stanęła przed sądem. Protesty powinny być w obronie policji. Dlatego, że policja jest kolejną instytucją. O, jakby pan nagrał jeszcze apel do policji, która... to byłoby. Jest zagłaszczana przez daje, że pan filmuje i tyle, ja wiem. I państwo pod groźbą utraty pracy. Po co pan przychodzi do tej pracy? I innych, innego szkalowania po prostu wykonujecie tą pracę do tłumienia protestów obywateli. A protesty obywateli służą praworządności. I tak samo jak prawo, bardzo ważną rolę spełniają w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego. I jeżeli panowie zadrzecie z ZUS-em, czy z urzędem skarbowym, czy w sprawie alimentów, czy w sprawie prawa drogowego, to zobaczycie, że wtedy nie będzie miał was kto bronić. Policja będzie polityczna i sądy będą polityczne. A te instytucje powinny stać na straży naszych praw obywatelskich. I dlatego protestuję. I nic nie robię. Stoję na chodniku i takie jest moje zdanie. I będę protestować. Byłam już spisana. Byłam na komisariacie. Uważam, że nie prawnie. I dalej będę protestować, bo pamiętam czasy komuny. Mam 53 lata. Pamiętam, że w ogóle nie trafię być w polityce. Rodzina, pracy i znowu to samo będzie. Także przekażcie po prostu, zastanówcie się i przekażcie też swoim kolegom.